Cię jako osoba współpracująca zarówno z przemysłem, z instytucjami państwowymi i międzynarodowymi. Zauważam rzeczywiście bardzo dużą ilość informacji dotyczącej sztucznej inteligencji jest przyszłością i tutaj czy pojawią się trzy kropki i właściwie każdą domenę, każdy sektor, każdą domenę życia można podłączyć, jest przyszłością życia publicznego, jest przyszłością przemysłu, jest przyszłością sektora edukacji i tak dalej. Właściwie chcieliśmy skupić się, tak pokazując Państwu nie tylko poszczególne use case oraz miejsca, gdzie można tą sztuczną inteligencję tak naprawdę wdrażać w przemyśle 4.0, ale chcieliśmy też pokazać drogę, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja tak naprawdę musi przebyć oraz poszczególne czynniki mające wpływ na implementację. Więc poruszę oczywiście 15 minut, to jest bardzo mało czasu, zresztą 30 minut tak naprawdę na omówienie tematu, jaką jest sztuczna inteligencja, jest wyjątkowo mało, więc nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale chciałbym tak naprawdę pokazać parę krytycznych elementów, parę krytycznych czynników, więc omówimy sobie aspekt technologiczny, aspekt prawdziwych, namacalnych rezultatów biznesowych, aspekt oczywiście otoczenia prawnego dookoła sztucznej inteligencji, no i aspekt społeczny, aspekt dotyczący pracowników. Więc pierwszym takim, co bym chciał przedstawić oczywiście jest, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest jednym z elementów fundamentu budującego Industry 4.0, ale jeżeli chodzi tak naprawdę o samą technologię, ja jako technolog, coś co zauważam bardzo często, nie mówimy tutaj już o cyklach dotyczących paru lat. Tak naprawdę technologie nie pojawiają się już co roku, nie co miesiąc, ale tak naprawdę właściwie co tydzień można zauważyć jakąś nowinkę, nowy algorytm, nową architekturę dotyczącą sztucznej inteligencji, zarówno po stronie shallow i deep learningu, wartą zainwestowania, wartą rozważania, jeżeli chodzi o implementację. Bardzo często jednak ja osobiście zauważam w trakcie dyskusji z osobami decyzyjnymi, które rozważają implementację sztucznej inteligencji, bardzo często zapomina się jednak o tak zwanym legacy of old, że niektóre systemy, które na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu są operacyjne w przedsiębiorstwach, które chcą już być tym Industry 4.0, niestety te systemy są już bardzo stare, nie mogą już współpracować pomiędzy sobą, wymagają niesamowicie dużych nakładów, jeżeli chodzi o utrzymanie ich w produkcyjnie, więc nie nadają się do współpracy bądź do implementacji z systemami dużej obsługi danych bądź systemami opartymi o sztuczną inteligencję. Więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Oczywiście słyszałem, poprzedni prelegenci wspominali o robotyce, robotic process automation, jako tak naprawdę jeden z tych technologii. Ja osobiście uważam to jako klej, tymczasowy klej, który rzeczywiście pozwala tym starym systemom komunikować się między sobą oraz komunikować się z systemami opartymi o sztuczną inteligencję. Chociaż jednocześnie patrząc się, jeżeli byśmy mieli zbudować takie przedsiębiorstwo od podstaw, warto jednak zainwestować czas w podwaliny technologiczne i systemowe, zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji. Drugim aspektem związanym z samą technologią jest oczywiście, są dyskusje oparte, czy sztuczna inteligencja jest dźwignią transformacyjną dla całego przemysłu? I powiem szczerze, tak, jest. Potencjał transformacyjny sztucznej inteligencji jest niesamowity, jest namacalny, jak to Piotr pokazał na poprzedniej prezentacji. Jednak bardzo często ja osobiście, coś co mnie osobiście ekscytuje, jest potencjał tworzenia nowych produktów i usług oraz nowych streamów przychodu dla przedsiębiorstw na podstawie wykorzystania niesamowicie dużej ilości danych, ich obsługi oraz tak naprawdę analityki predykcyjnej, ale też analityki preskryptywnej, której podwaliny tak naprawdę można wykorzystać. Więc bardzo często się mówi tutaj jako o transformacji, ale niestety nie mówi się o możliwości tworzenia nowych produktów i usług. Ale nawet jeżeli powiedzmy rozważamy obie części, bardzo rzadko też w dyskusjach słyszę, każdy by chciał sztuczną inteligencję już teraz, jeszcze nie wiadomo dokładnie jak, jeszcze nie ma dokładnych podwalin prawnych dookoła tego, ale już chcemy być AI. Coś, co mi się bardzo, bardzo podobało wczoraj, między innymi profesor Stopczak też o tym wspomniał, sztuczna inteligencja to nie jest sprint. Jest to bardziej maraton,
który musi być bardzo dobrze przemyślany w każdej organizacji. Wspomniałem między innymi, jeżeli chodzi o rozwój samej technologii, o rozwój samych podwalin implementacji. Te technologie potrafią zmieniać się tak często, że jest wymagany, potrzebny czas zarówno osobom po stronie technologicznej, jak i po stronie biznesowej, żeby mieć pewność, że seria algorytmów, które będziemy używali, albo seria nawet produktów technologicznych, które będą to obsługiwały, jeżeli chodzi o elementy uczenia maszynowego, tak naprawdę będą dostarczały długofalowych rezultatów biznesowych. I mówiąc o długofalowych rezultatach biznesowych, o co mi tak naprawdę chodzi? Bardzo często jak rozmawiam jeszcze raz z osobami decyzyjnymi, z radami nadzorczymi, słyszę mniej więcej coś takiego: my jako przedsiębiorstwo zainwestowaliśmy dziesiątki, jak nie setki, nawet milionów w rozwój sztucznej inteligencji w naszym przedsiębiorstwie. Mamy X centrów kompetencji po całej Europie i dziesiątki, jak nie setki proof of concept, dowodów koncepcji, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc nam jako przedsiębiorstwu. I w tym momencie ja mam jedno bardzo konkretne pytanie. A ile z tych proof of concept trafiło na produkcję w skali? Powiem szczerze, i w tym momencie to naprawdę na sali konferencyjnej robi się cisza. Mianowicie, oczywiście ten obszar ma wiele nazw: AI Dev Valley, Pilot Slope, Pilot Purge, jest całe mnóstwo. Tak naprawdę chodzi o to, że bardzo często się, jeżeli chodzi o implementację sztucznej inteligencji, skupiamy na samej koncepcji i wyszukiwaniu tych use case'ów, zamiast tak naprawdę realizacji wartości dla biznesu. Różnica jest bardzo krytyczna. Polega tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie wziąć ten model machine learningowy, czy jesteśmy w stanie wziąć cały ten stack produktowy i dać go organizacji do użytku na co dzień, na danych, które już mamy, i dostarczać już wartość dodaną, a nie tylko sprawdzić, oczywiście, czy możemy być AI w przyszłości. I dookoła tego oczywiście musimy też wspomnieć o środowisku prawa i strategii narodowej. W 2018 roku Fundacja Digital Poland opublikowała przegląd strategii rozwoju sztucznej inteligencji na świecie. Patrzyliśmy się na Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, USA, Chiny, a nie tylko w jaki sposób poszczególne kraje próbują tak naprawdę zdefiniować sztuczną inteligencję oraz próbują zaadresować bardzo konkretne problemy natury prawnej, ale tak samo ich motywacje. Polska w 2018 roku, Polskie Ministerstwo Cyfryzacji również opublikowało założenia strategii. To był tak naprawdę, powiedziałbym, pierwszy namacalny dokument z strony Polski, żeby tak naprawdę stworzyć podwaliny, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. W zeszłym roku do konsultacji społecznych został oddany dokument Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Jak widzimy, to jest na lata do roku 2027. Już konkretne akcje, już konkretne założenia do konsultacji. Więc już zaczynają nie tylko organizacje jak przedsiębiorstwa patrzeć na to, ale już całe rządy. I oczywiście, jeżeli rozpatrujemy poszczególne kraje, warto spojrzeć na Unię Europejską w całości. Mnie jako technologowi, jak czytam te dokumenty, to naprawdę czasem brakuje mi czegoś namacalnego od strony technologicznej, czasem brakuje zrozumienia. I widzę już, że powoli tak naprawdę, jeżeli mówimy już tutaj o środowisku prawnym, to zrozumienie podwalin technologicznych, czym tak naprawdę jest big data, czym tak naprawdę jest uczenie maszynowe, czym tak naprawdę jest deep learning oraz oczywiście wszystkie elementy składowe dookoła architektury już się pojawiają. I to jest akurat cytat z jednego z ostatnich dokumentów Komisji Europejskiej, który już określa tak naprawdę znaczenie danych jako jednego z głównych motorów napędowych rozwoju nie tylko samej sztucznej inteligencji, nie tylko przemysłu, ale właściwie całej Unii Europejskiej. Więc dla mnie takie stwierdzenie data is the lifeblood of economic development jest naprawdę czymś, co w końcu pozwala połączyć świat pomiędzy rzeczywiście technologią a środowiskiem prawnym. Nie tak dawno temu, jak 19 lutego, Komisja Europejska opublikowała trzy dokumenty. Oczywiście nie będziemy sobie wchodzić w szczegóły tych dokumentów,
ale bardzo polecam, to są 20-paru-stronicowe dokumenty, bardzo polecam szybką lekturę. Przede wszystkim europejska strategia dotycząca danych, white paper dotyczące sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, stworzenie centrów zaufania oraz centrów doskonalenia albo centrów doskonałości, no i raport dotyczący bezpieczeństwa i implikacji prawnych. Bardzo konkretne kroki na przyszłe 2,5 roku, bardzo konkretne rozwiązania prawne, ale również bardzo fajny sposób pokazują, gdzie jeszcze istnieje dużo niedopowiedzeń od strony zarówno prawnej, jak i technologicznej, gdzie jeszcze wymagana jest bardzo duża ilość pracy, więc bardzo polecam akurat te dokumenty. Przechodząc do ostatniego tak naprawdę tego czynnika, oczywiście czynnika ludzkiego, chciałbym wspomnieć jedną cyfrę, 57%. 57%, proszę Państwa, to jest procent populacji Unii Europejskiej z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi. Oczywiście liczba z 2018 roku, mamy już predykcję do 2025, zakładamy, że będziemy w stanie osiągnąć współczynnik 65%. Powiedziałbym tak, patrząc się na ambicje przemysłu, patrząc się na ambicje poszczególnych krajów, jest to niestety niewystarczająco. Jaki przede wszystkim będzie miało to wpływ na przemysł 4.0? Przemysł będzie taki, że po pierwsze będzie coraz ciężej uzyskać pracowników, którzy będą potrafili rzeczywiście może nie tyle co wdrażać te technologie, ale ich utrzymywać. Będzie zdecydowanie wyższa rotacja tych pracowników i w rezultacie oczywiście koszt pozyskania i utrzymania pracownika w innej organizacji. Jest coraz więcej statystyk, które już nie patrzą się, gdzie i skąd pozyskiwać data scientista, ale w jaki sposób tak naprawdę ich utrzymać, tudzież statystyki dotyczące powodów, dlaczego taki pracownik odchodzi. Dobrą wiadomością jest taka, że naprawdę jeżeli byśmy określili sobie taką główną profesję albo główną osobę obsługującą dane, w świecie machine learningu tak naprawdę dane są kluczem, to zakładamy, że do 2025 roku zwiększymy ilość dostępnej siły roboczej na rynku tak naprawdę blisko dwukrotnie. To jest dobra wiadomość z jednej strony. Z drugiej strony tak naprawdę na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, mamy blisko 350 tysięcy wakatów otwartych w sektorze ICT w Unii Europejskiej. Dla porównania, pomimo tego, że mamy tutaj niesamowicie duży wzrost, w 2017 roku tych wakatów było tylko 100 tysięcy więcej. Więc w dalszym ciągu istnieje rzeczywiście walka o pracownika i skillset z tym związany. Jedną rzeczą, którą bym chciał powiedzieć, tak naprawdę, bo cały czas się zawsze mówi o augmentacji pracowników, o upskillingu i współpracy z środowiskiem akademickim. Jednak ja, patrząc się też na Państwa jako na osoby decyzyjne, chciałbym apelować po to, żeby tak naprawdę ta edukacja nie kończyła się wyłącznie na pracownikach, ale tak naprawdę na ośrodkach decyzyjnych, gdzie zrozumienie wartości danych, zrozumienie podstaw technologicznych, oczywiście muszą Państwo znać szczegóły związane z machine learningiem, są tego specjaliści, ale jednak znać podstawy zarówno po stronie pomysłów, w jaki sposób wdrażać, ale tak samo po stronie ryzyka jest absolutnie kluczowe. Ja specjalnie zostawiłem sobie ostatni, jak lubię to nazywać, puzzle, jeżeli chodzi o edukację społeczeństwa jako ostatnią. Mianowicie Fundacja Digital Poland postanowiła zaangażować się w bardzo szczytną inicjatywę nazwaną AI Challenge, której celem jest umożliwienie bezpłatnej edukacji społeczeństwu polskiemu z podstaw sztucznej inteligencji oraz wyszkolenie przynajmniej 1% obywateli polskich z tego, czym jest sztuczna inteligencja i oczywiście zrozumienia tego głębiej. Idzie to zdecydowanie dalej niż tylko zwykły hashtag, który można użyć sobie nie wiem, na Twitterze, Facebooku i tak dalej, ale bardzo konkretnej współpracy zarówno pomiędzy
uczelniami, sektorem prywatnym i sektorem publicznym. Tutaj są tylko dwa przykłady takich platform. Jest Novika, jest sztuczna inteligencja, org.pl, gdzie rzeczywiście każdy obywatel może za darmo przejść przez taki kurs, a nawet zostać certyfikowany. Więc tutaj będę proponował Państwu, żebyście, jeżeli rzeczywiście wasi pracownicy albo wasi koledzy nie mają dostępu do innych dedykowanych źródeł, to przynajmniej skierować ich na jeden z tych dwóch źródeł po to, żeby lepiej zrozumieli, w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na ich oraz Państwa przyszłość. Myśmy teraz z Piotrem zaczęli tak naprawdę dyskusję, mówiąc, dlaczego przemysł 4.0 potrzebuje sztucznej inteligencji. Ja bym chciał to obrócić i powiedzieć, dlaczego sztuczna inteligencja potrzebuje przemysłu 4.0. Sztuczna inteligencja wcale nie jest pojęciem nowym. Sztuczna inteligencja ma już ponad 60 lat. Więc tak naprawdę, żeby oderwać ją od środowiska czysto akademickiego albo tego, powiedzmy, nawet takiego hobbystycznego, jeżeli chodzi o jakiś tam software deweloperów pracujących sobie po godzinach w domu, pracujących nad algorytmami w postaci open source, różnica jest taka przede wszystkim, proszę Państwa, dane oraz bardzo konkretne potrzeby biznesowe. Państwo jako osoby decyzyjne, państwo jako reprezentacje poszczególnych ośrodków, które tak naprawdę kreują przyszłość Industry 4.0, macie zarówno problemy biznesowe, na których realizację tak naprawdę musieliśmy czekać dosyć długo, dopóki będziemy mieli zarówno moc obliczeniową, jak i podstawy właśnie sztucznej inteligencji, a macie też państwo całe mnóstwo danych. Więc ta współpraca już teraz może się odbywać. Tak naprawdę powiedziałbym, specjaliści o sztucznej inteligencji potrzebują tej współpracy bardziej niż potrzebujecie wy tego państwo na dzień dzisiejszy. Więc ja bym obrócił trochę ten cykl, mówiąc, nie sztuczna inteligencja jest szansą dla przemysłu, raczej przemysł 4.0 jest szansą dla sztucznej inteligencji po to, żeby naprawdę zrealizować swój potencjał. Dziękuję ślicznie.